Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fished i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym koledze, który w tak naprawdę dwa dni wbił 500 level. Oczywiście zrobił to przy użyciu błędów, bugów, no ale tak czy inaczej jest to dla mnie bardzo, bardzo niepokojące, że w dalszym ciągu po kilkunastu tak naprawdę latach na tym etapie gry mamy błędy, które potrafią całkowicie zmienić jakąś, nie wiem, konkurencyjność, jakąś rywalizację, czy generalnie rozgrywkę na danym serwerze, czy też po prostu rozgrywkę dla danego gracza, no bo to niby to jest pozytywny błąd, no ale jednak w dalszym ciągu błąd i każdy gracz może zostać czymś takim, powiedzmy, zaatakowany. Ale na wstępie zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżacie w i klikajcie tego kciuka będzie mi bardzo, bardzo miło. Chyba takie odcinki, powiedzmy, ciekawostkowo-newsowe najbardziej wam się podobają, tak więc pokażcie mi to po prostu zostawiając tego kciuka w górę. Na tym, na czym mi najbardziej zależy, to są komentarze pod tym odcinkiem, bo jestem ciekaw po prostu Waszych opinii. Ja mam generalnie dowody, które potwierdzają, że coś takiego faktycznie miało miejsce. Mam również informacje dla Was, takie, które pokażą Wam, jak on tutaj w krótkim czasie zdobył tak dużą ilość expa, opowiem Wam po prostu o tym. I z tego co wiem, nie jest to odosobniony przypadek. Z tego co wiem, więcej osób ma tego typu błędy, że mogą po prostu farmić ogromne ilości expa. Także, no, piszcie po prostu komentarze, co Wy na ten temat sądzicie. Chętnie sobie poczytam, chętnie jakoś tam podyskutuję z Wami i tak i tak dalej. Oprócz tego, subujcie z dzwonem, też będę bardzo wdzięczny. Chyba dwa dni temu przebiliśmy barierę. 18 tysięcy subskrypcji, za co Wam oczywiście pięknie dziękuję. W tym momencie mamy już chyba około 18 tysięcy 50, jak się nie mylę, więc po prostu lecimy sobie powolutku dalej. No i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. No i dobra, zanim w ogóle przejdziemy do głównego wątku to na wstępie tak, pojawiła się wczoraj około godziny 17 informacja o rekompensacie, rekompensata dotyczy tego, że serwery działały tak jak działały ostatnio w piątek około godziny 16 jak startował Elevator no i krótka informacja ode mnie kto po prostu tego nie widział, po pierwsze każdy gracz za to jak działały serwery dostał 15 kart kluczy to w ogóle tu na wstępie powiem nie będę dyskutował, nie będę jakby swojej opinii wyrażał czy to dobra rekompensata czy nie, to również możecie zrobić w komentarzu, no ale tak jak mówię każdy z nas dostał te 15 kart kluczy. Natomiast z tego co się dowiedziałem, niektóre serwery były offline nawet 30 godzin. Był to m.in. serwer 39 międzynarodowy, chyba serwer 6 polski, jak dobrze pamiętam, i kilka tam jeszcze innych. No i te serwery zamiast 15 kart kluczy to otrzymały 30 tych kart. To nie jest jeszcze rekompensata za kody, bo z kodami też były jaja, niestety. Wiem, że niektóre osoby mogły używać kilku kodów na jednym koncie, niektóre osoby użyły i dostały normalnie nagród. Na przykład ja chyba około godziny 16 użyłem na 4. Kontakt i na każdym dostałem normalnie nagrody. Potem około godziny 19 na trzech kontakt i też dostałem wszystko tak jak być powinno. Natomiast wiem, że bardzo dużo osób dostało 100 kleps, dostało nieśmiertelkę. No, ale niestety nie dostały kart kluczy, i z tego co wiem, dzisiaj, czyli we wtorek 2 sierpnia, ma być informacja, co po prostu, jaka będzie rekompensata, powiedzmy, i co zrobią z tym faktem, że generalnie dużo, dużo graczy nie dostało właśnie kart kluczy z kuponów. Może już w tym momencie jest, bo ten odcinek latuje o 16 No, także musicie śledzić tam jakiegoś nie wiem, tawernę Discordową, Facebooka i tak dalej. A ja może w którymś z kolejnych odcinków Wam powiem, jeżeli nie śledzicie, powiedzmy, żadnych socjali shakesowych, ale warto. To no bo jednak się dowiecie. Dobra, natomiast jeżeli chodzi o już tutaj główny temat odcinka, no to jesteśmy na serwerze od razu tutaj na wstępie powiem raz, dwa, trzy Play Games. To jest serwer w ogóle grecki. Kto chce to sobie może założyć konto na tym serwerze jakieś tymczasowe o tu wybieramy Grecję no i jak widzimy mamy taki świat nawet nie wiem że taki istnieje i samemu oczywiście podejrzeć jak to wszystko wygląda natomiast mamy gracza Maus no i teraz tak gracz Maus tu jak widzimy 507 level wśród leveli powiedzmy około 90 jakiś tam setnych 85 i tak dalej i tak dalej tu jako jedyny taki wysoki no i na pierwszy rzut oka co na pierwszy rzut oka konto wygląda dziwnie na pewno patrząc na to jakie ma statystyki Patrząc na to, jakie ma boki, tutaj głównie oczywiście o podstawach mówimy. Patrząc na to, jaki ma klaser, no to konto jest faktycznie dziwne. No ale nie jest to żaden dowód, dlatego że wiemy, że na starszych serwerach bardzo dużo osób jakby gra na jakiś botak Expi sobie te konta, więc tego golda tam te boty im wyrzucają, w ogóle nie ulepszają statystyk. Klasera, tak samo nie i po prostu takie boto, taki bot siedzi sobie latami odpalony i to konto się jakby expi. No niestety tak to wygląda taka jest rzeczywistość tak więc powiedzmy, że to jeszcze nie jest jakiś dobitny dowód. Natomiast teraz wejdziemy sobie w opis tego gracza. No i jak widzimy, mamy start 4 lipca 2022 roku. Free to play, no i tu to, co nas najbardziej ciekawi, to 35% 1 lipca 2022 level setny, level dwusetny, level 300, No i potem 1 sierpnia 2022 level czterysetny i pięćsetny. No i ktoś powie, że ok, to też nie jest żaden dowód, bo każdy sobie może ustawić taki opis i wpisać tam cokolwiek. To prawda, natomiast powiedzmy, że szczęście chciało, że tak powiem że tutaj mamy takiego gracza, który się nazywa Chill Master Kugi. Chill Master Kugi to jest youtuber w ogóle czeski, który nagrywa shaykxa. Ma tam chyba ponad 20 tysięcy subskrypcji. No i on od jakiegoś czasu prowadzi taką serię właśnie na tym serwerze z widzami, taką bardziej chillową, gdzie on sobie tutaj klika, tak jak mówię, założył jakąś gildię dla widzów. No i serię po prostu z tego serwera prowadzi. Wszystko spoko. Tylko właśnie dzięki temu, że on taką serię prowadzi, to ja zdobyłem dla was dowód że faktycznie Maus jeszcze dokładnie 20 lipca miał 51 level. Teraz pokazuję Wam screena. Screen jest tak jak mówię z odcinka, który właśnie Kugi wrzucił 20 lipca. Tu mamy na tej liście graczy Mausa. Maus, jak widzicie, ma level 51, można sobie zatrzymać, przeanalizować, tam zrobić co chce i tak ktoś zaraz powie, że pewnie były jakieś zmiany ników, jakieś kombinacje i czegoś takiego nie było, no to już jakby no, nie zdobyłem innego dowodu bardziej dobitnego niż to, to bym musiał, nie wiem, jakimś w toolsem przeskanować tego Mausa, ale to bym musiał zrobić zanim wbił tyle tego expa i teraz, no a niestety tego nie robiłem, bo nie miałem pojęcia, że coś takiego się będzie działo, więc no jakby ten dowód myślę, że jest jednym z takich mocniejszych. Tak jak mówię, to jest kadr, kadr właśnie, w sensie screen po prostu zrobiony na filmie Kugiego. No i ten mouse jeszcze 20 lipca miał 51 level. Teraz ma level 507. Jak do tego doszło? Pewnie wiele osób zapytam. No więc tak, z tego co wiem Maus po odblokowaniu pupili Czyli po wbiciu 75 levela Mógł klikać sobie Środowiska w nieskończoność To znaczy środowisko mu się po prostu zacięło I tymi środowiskami z tego co wiem Po prostu wbijał ten level Nie wiem do końca jak to działało W sensie takim, że wiadomo Każde kolejne kliknięcie środowiska Bo on klikał to samo środowisko, żebyśmy mieli jasność Każde kolejne kliknięcie środowiska Jakby kosztuje grzyba Albo tam co godzinę się klika Więc jakby nie wiem, czy mu się to tak zacięło, że mógł to robić non-stop za darmo jakby, no i też te środowiska dają wiadomo ekspas sporo, no ale nie dają nie wiadomo ile, więc bardzo możliwe, że mał ustawił tutaj jakiś, nie wiem, klikacz na enter, czy coś takiego, że po prostu mu to samo klikało dzień i noc, i dzięki temu ten level mu po prostu tak rósł, no ale właśnie dzięki temu, że... Kolega Kugi sobie, czy tam Kugi, znaczy no chyba tak się czyta, nie wiem, nieważne. To jest Czech w każdym razie, że taką serię sobie tu prowadził, no to dzięki temu mogliśmy znaleźć jakiś dowód i że w ogóle taki graż istnieje i coś takiego zrobił. Żebyśmy mieli jasność, Maus dostał już tutaj bana. Chętnie bym Wam to pokazał, ale niestety okazało się, że na nowym begendzie, bo jak wiemy kiedyś było tak, że jak wpisaliśmy nick osoby zbanowanej, tutaj jak chcieliśmy importować konto i wpisaliśmy byle jakie hasło, no to wyskakiwało nam, że dana osoba ma bana. Czy to Tam permanentnego, czy tam do jakiegoś dnia i tak dalej. Natomiast na nowym Beginie to zmienili i teraz, jak widzicie, wyskakuje, że hasło jest nieprawidłowe i dopiero jakbym wpisał prawidłowe hasło, to po prostu jakby wyskoczyłby mi komunikat, że mouse jest zbanowany. No ale tu musicie uwierzyć na słowo. Zresztą, jak widzicie. Z gildi tego YouTubera również już został wyrzucony, bo po prostu już nie mógł sobie grać, bo ma bana, nie? Więc, jakby tutaj, playa powiedzmy, że zareagowała. Tylko, że no, jaki jest problem? Problem nie jest w takim Mausie, który tam sobie forfan wbił, powiedzmy, 500 level w wadni i dostał bana, bo tak naprawdę, oprócz tego, że zmarnował trochę czasu, to nic więcej. Problem jest w tym, że z tego, co wiem, nie jest to odosobniony przypadek. On akurat miał problem ze środowiskami, mu się te środowiska zacięły. Z tego, co widziałem ostatnio na tawernie, ktoś pisał, że y, zaciął mu się. Zacięło mu się tornado, i że mógł w kółko jedno i to samo tornado klikać, i jakby dostawać z niego Expa? Więc problem, jak widać, w sensie coś jest na rzeczy, problem występuje u wielu graczy, no może nie powiedzmy wielu, ale są jednostki, które faktycznie na coś takiego trafiają. No i teraz pytanie: co jeżeli o, tu nas znowu wylogowało? No niestety, teraz chyba wylogowywanie w ogóle ustawili co pół godziny, zamiast co godzinę, ale nieistotne. Teraz jaki jest problem tego typu błędów? A no, problem jest taki, że jak ktoś ma troszeczkę oleju w głowie to to wiadomo, że nie będzie takiego błędu od razu abuzował aż tak, żeby wbijać setki leveli, tylko będzie sobie codziennie powiedzmy małą łyżeczką, nie będzie nikomu o tym mówił przede wszystkim i będzie tego expa tam gromadził, gromadził y, po trochu, po trochu codziennie więcej aniżeli reszta, y, no i zrobi sobie po prostu ogromną przewagę, więc no coś takiego naprawdę nie może występować, y, zdaje mi się jakby to nie była jakaś głośniejsza sprawa, gdyby Maus tutaj nie wbił nagle tyle leveli, y, gdyby powiedzmy... Nie był w gildii YouTubera, tylko był to jakiś losowy gracz. To nikt by nawet za bardzo na to nie zwrócił uwagi. No, i to jest najbardziej problematyczne, bo niestety na przykład ta osoba, która na tawernie pisała, od razu powiedziała, że gdzie to zgłosić, bo nie chce dostać bana, nie chce tego abuzować i okej. Okay. Ale są ludzie, którzy z przyjemnością to będą abuzować, żeby jakąś przewagę zdobyć. Na S38 był taki jeden gracz, który dosłownie każdy błąd, jaki tylko się tam pojawił, abuzował jak najszybciej, zanim go naprawią, żeby po prostu zrobić jakąś przewagę. Więc no, takie osoby po prostu się trafiają. No i teraz tu myślę, że jest największy problem, bo Maus tam sobie pobawił się, dostał bana i tyle. I możemy zapomnieć. No ale jeżeli ktoś będzie to ukrywał i umiejętnie po prostu używał takiego błędu, no to wtedy będzie faktycznie większy problem. I tak naprawdę tyle. No Maus, tak jak mówię, dostał bana, ale takie, pro, takie, powiedzmy, błędy się trafiają, nie tylko odnośnie środowisk kupili, tylko właśnie odnośnie Tornada jeszcze i tam innych rzeczy, z, którego, z których możemy gromadzić expa, więc jest to na pewno złe i niepokojące. Ale chętnie sobie poczytam, co Wy na ten temat sądzicie. Także piszcie w komentarzach. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu w opisie. Zostawiacie przede wszystkim łapę w górę, tak jak mówię, bo taki krótki odcinek czysto informacyjny. Zostawiacie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. I chyba to wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, a jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Tyle. Mm, no, tak jak mówię, chyba wszystko. Wydaje mi się, że Wam pokazałem. Dziękuję Wam raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!